Dobrze, że jesteś. Już myślałam, że nie znajdziesz czasu. Nie żartuj. To jak? Znalazłaś grób? Nie. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Owe. Inge córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skjal uratował wam życie! To mnie szukał dziki Gon. Gdyby Skjal mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic by nie zostało. Czego niby upiory miałyby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką! A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie. Niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracaj na statek beze mnie. Muszę coś jeszcze zrobić. Dobrze. Do zobaczenia. Thank you.
No już, już. O, Wiedźmin! No i co? Co dalej? Już nic, nic, nieważne. To robota dla Wiedźmina. A, jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go! Tak, tak. Ale nie my, Wiedźmin! A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się! Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci sfarole to jednak idioci. Jesteś z Faroe? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firenze dalskóry na wymianę ze Sforlak. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Speak Rock. Ano, bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Speak Rock, potem na Art Skellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć? Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Uncrate. Pewien jesteś? Najzupełniej. Bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina, nie jakiegoś myśliwego. No dobra, mów w czym rzecz. Jechałem z druhem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać, a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Kuchy, ani chemii. Co? No wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery? No tak, nekery. Ze 20 ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? Uczciwa oferta. To jak będzie? Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie do mnie jakiś chłystek z Drudnond. Chyba z Drummond. Powodzenia, Wiedźminie. Bywaj! Chwila. Gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie, gdzie cię szukać? A, tak. No, tutaj w karczmie, nieopodal. Będę czekał. Dobra. Do zobaczenia. Thank you.
Gigant gigantem, ale co z czarnymi na Undwi? Jest wóz. To pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne. To starzec. I wygląda jakby... Po bokach ma rozcięcie, jakby ślada nieprzeszczepane przez nekra, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa. Jakby padł na tężec. Brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Ślady Neckera. Wyraźnie obciśnięte. Stopa Neckera. Wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Łapa Neckera i ludzka stopa? Mała,
jakby dziecka najwyraźniej biegło. Tu ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kula pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz, a to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. I co, pasku? To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Macie jakieś ostatnie słowa? My? To ty jesteś uwięziony. Jesteś pewien? Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza. Bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. I nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale... Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego.
Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale złotego smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruksie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Za niej nie miał litości. Fakt, zabiłem Werenę. Ale wy ciągle macie szansę wyjść z tego całą. Dlatego rozejdźmy się w pokoju, póki nikomu nie stała się krzywda. Grozisz nam? Próbuję ocalić wam życie. Póki mnie nie zaatakujecie, nic wam nie zrobię. Ale jeśli trzeba, będę się bronił. Właśnie sobie przypomniałam, że zostawiłam kociołek na ogniu. Ktoś jeszcze tchórzy? Poldek, nie tchórz! Trzech na jednego? No, może damy mu radę. Brać go! Król Dzikiego Gonu przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Te kopalnie, gdzie on zabrał babę z kuźnicy? Ja słyszałem, że tam jaki gad się zalął. Nie wlazłbym do tego.